Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Widzimy tutaj kolegę Maćka Wudzika z WG Kosakowa. Akurat rozmawia przez telefon, ale zwróćmy uwagę, jaki ma ubiór, ma robocze spodnie, jakieś takie kurdelaczki, kroksy. Przed chwilą zakończył karmienie gołębi w gołębniku. Loty finałowe tutaj już się zakończyły. Przed chwilą rozmawiał z kolegami, bo dużo kolegów dzwoni, gdyż tutaj nawet jak na stronie internetowej widzieliśmy ciekawostka. Wczoraj? Wczoraj o godzinie 16 gdzieś, 16:04 tak? i 16:05 przyleciały dwa gołębie. Ale powiedz Maciek, dlaczego jest to ciekawe? Bo to są, jakie to są gołębie? Znaczy to przyleciały dwa gołębie, nawet by było ciekawe, że one przyleciały, gdyby nawet zginęły z lotu finałowego, bo to już jest też dwa tygodnie, ale te gołębie zginęły po pierwszym locie konkursowym po ataku jastrzębia, czyli to jest w granicach dwóch miesięcy i przyleciały razem. Był to... A w jakim stanie są, jakie oglądałeś? Normalnym. Czyli takie normalnie wyżywione na polu, obłocone te obrączki, to widać to wszystko, czyli wygląda to tak, jakby razem cały czas z sobą wędrowały te. A płeć jaka to jest samiec, samiczka, myślisz? Nie. A tego to nawet nie, to tak wygląda, jakby dwie samice były. Aha. Ale to jeszcze ciężko powiedzieć. Jest to gołąb Rafała Pasonia i Krzycha Gańskiego. Czyli mówię, to są gołębie, no według mnie. No, coś muszą mieć w tej głowie. Przyszłość, jakieś loty, które tak, są tak popularne, Barcelona. Tydzień temu też wrócił gołąb i dwa tygodnie z tych. O dziwo, zaczynają wracać te gołębie, które wtedy odeszły po tym ataku jastrzębia, nie? Tutaj słuchajcie, powiedzmy, bo ile mamy, bo zakończyliśmy rejestrację gołębi po tych kilku dniach, kiedy było ich 203, które przyleciały 203. z lotu i 3 gołębie, które nie były zakoszowane na ten lot, o inne tak, po prostu. A później doleciało jeszcze, no mówię, w granicach 10 gołębi na pewno. To będziemy dopiero wszystko widzieć, kiedy będziemy te gołębie typowo, łapać do... Nie wiem, czy wszystkie zdjęć mają, bo te, które są wpisane na stronie, to muszę powiedzieć, że to są gołębie, które wróciły Z tipesami, czyli tak jak ja mówię, uzbrojone. Bo się odbijają po nigdzie prostu. Nigdzie nie wlazły, nikt ich nie ogołocił z tych obrączek elektronicznych. A te gołębie, no mówię, w tej chwili pokażemy, bo im robić zdjęcia. My chcemy robić właśnie, ja powiem może dlaczego, bo widzimy koledzy, ja tam na przykład wstawiłem teraz takie różne gołębie młode, one są często w takim, tak rozpierzałe, że no brzydko wyglądają, ale to jeżeli ktoś chce, to wiadomo, zdaje sobie hodowca świadomy sprawę, że tak to teraz, oj, przepraszam, o tej porze będzie wyglądać. O, zobaczymy, o tutaj mamy. Są w bardzo dobrym. Ale jeszcze są pierzenie, jeszcze 2-3 tygodnie i będą już chyba dobre, tak, co? Mówię, no w tej chwili, karmiłeś je dzisiaj? Niektóre, tak, te, one, znaczy one już nie są tak mocno karmione. A tu masz tego też, ten wrócił z tipesem, czy bez? Ten, tak. No mówię, no niektóre by się dawały może i na zdjęcie, ale częścią wygląda na nie, tak, jak to wygląda. Ale nie chcemy robić właśnie dlatego ich zdjęć, po prostu, bo to też proszę zrozumieć, to kiedy tutaj przyjedziemy, to lepiej od razu wszystkie zrobić i sukcesywnie je stawiać, tak. Także musimy troszeczkę poczekać, tym bardziej, że mamy jeszcze czas. Że no, hodowcy, którzy mówią, widzą numery gołębi, które tam są, a wiedzą, że idą słali na przykład rodowody, to prosimy, żeby te rodowody wysyłali. Bo tutaj przykładowego gołębia pokaż nam, jak to jest. Tego już by mógł być. No prawie by mógł być, ale to mówię, to jeszcze o, tu wszystko wymienia, nie? To jest na przykład gołąb. To jest 31.07.23. No ładny gołąb, tu ściutki, o proszę. Nie. Praktycznie od lotu finałowego nie były wypuszczane ze względu na to, żeby... No wiadomo, że... A jeszcze mam pytanie, czy jakiś nic... pad może, czy coś miał? Nie. Nie. No nie, bo to się trzeba też zapytać, żebyśmy wiedzieli, gdyby się tam jakaś ilość nie zgadzała, że widzieliśmy numer, a później nie ma. O, i tak sobie one tutaj siedzą. No, dobrze. One tutaj teraz, powiedzmy, bo my tu niekiedy Maciek ma taki, u nas w systemie jest taka możliwość robienia tak zwanej statystyki, czyli widzimy, to polega na tym, akurat tu jest gorzej to zrobić, a tutaj one mogą sobie wyjść i tam się przypadkowo odbić, to kiedy one w ciągu... Tak, one nieraz tam się odbijają, tak, nie... dlatego ja nie uruchamiam tej statystyki, bo to... Nie wszystkie wiadomo, widzę, tak, tam, nie wszystkie po prostu. Bo to tutaj niektóre by były odbijane, niektóre nie. Bo i teraz jeszcze powiedzmy, bo tak planujemy, wiadomo, od razu mówimy, że te gołębie, które nie posiadają rodowodów, nie będą wystawione. Postaramy się też te gołębie przelotować. W zimie chcemy w tym roku również spróbować rywalizacji troszeczkę w zmienionym stylu i inaczej tych lotów zimowych, żeby też jakiś był część dla kolegów. Część hodowców chce zostawić swoje gołębie i opłacić po prostu. A te, które nie będą miały rodowodów, no to będą leciały... No musimy coś wymyśleć, one będą leciały, może znajdziemy dla nich niejako sponsorów. Ale postaramy się tak, żeby ten... No bo przecież mamy całą zimę przed nami, wiadomo, że ktoś by chciał sobie kiedyś popatrzeć, bo
nic takiego się w tym czasie ciekawego nie dzieje w sporcie gołębiarskim, poza wystawami, innymi imprezami. Natomiast tutaj będziemy, myślę, że nam się też uda, podobnie jak w latach poprzednich, taką rywalizację tutaj przeprowadzić. Czy byłoby to ciekawe i coś, jakaś... A w tym roku jeszcze, my byliśmy 2 lata temu to zrobione, jeżeli będzie takich około 60 gołębi, to postaramy się, żeby była ta tak zwane mistrzostwo typowane. Zrobimy to w ten sposób, tak, że będzie mógł ktoś sobie wejść, 3 gołębie, taką jakby drużynę wybrać jak 2 lata temu, i punkty tak będzie tak i będziemy to sobie, i to nie będzie ograniczone dla nikogo. Tam jeszcze zrobimy, żeby też jakieś nagrody były, czy to puchary, czy nagrody pieniężne. Znaczy, my, jeżeli... Maciek, jakąś formułę wymyślimy, na razie jeszcze nie przesądzamy, bo się ciągle zastanawiamy, ale czekamy na podpowiedzi tam, też. Ile tam jest praktycznie będzie chętnych, ale jeżeli, no mówię, by była duża ilość chętnych, no na razie jest tam ponad 20 gołębi na pewno chętnych, którzy chcą zostawić i opłacić to. Jeżeli to zobaczymy, jak z tą resztą, czy tam doślą jeszcze te rodowody, czy nie doślą, czy chcą je też, że będą zostawić na przykład gołąb, który wczoraj doszedł, Krzysia Gańskiego, Krzychu Gański, chce go zostawić na loty zimowe. Mówi, że to gołąb taki, który praktycznie powinien sobie dać radę też w zimie, jak teraz po 8 tygodniach doszedł. Czyli na pewno on go będzie sam chciał sobie opłacić. Ale my mówię, nie przesądzamy, zobaczymy, bo jeszcze ciągle jesteśmy, że możemy jakoś wymyślić jakąś formułę, żeby i zadowolić wszystkich, ale też żeby tym gołębiom też, które na przykład, no bo to trochę przykre, że hodowcy przysłali karty, później ma być rodowód, no niestety ten rodowód nie zawsze dotarł. To jest tak co roku, dlatego mówię, to jest... naprawdę już nie będę dzwonił. Przepraszam, ja powiem jeszcze, to jest udręka trochę, bo proszę wiedzieć mi, bo to ja trochę się przyczyniam do tego, że wstawiamy te gołębie, ciężko jest nawet później co chwilę szukać, wracać do tematu w stercie rodowodów, która jest dosłana, wyszukiwać poszczególne ptaki, poszczególne numery, a tak gdyby one od razu były, jest dużo, dużo łatwiej po prostu. Nigdy dobrze. Nie mówimy, że to nie, ma być jakiś rodowód nie wiadomo jaki, no na przykład no, Zbysiak Olekciak potrafi dwa razy taki jeden prosty, a później jeden prosty, a później ten gołąb, który zostaje, go rozbuduje i nie ma żadnego problemu z dostarczeniem, jest... dobrze. Także na razie dziękujemy, powodzenia życzymy. W przyszłym roku rywalizacja, kiedy będzie, też będziemy mówić, ale to będziemy mieli całą zimę na informowanie o tym. Także się troszeczkę zmieni na przyszły rok się troszeczkę zmieni, bo wprowadzamy też mistrzostwo drużynowe, nie? To zobaczymy, także o tym będziemy mówić później. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot.